Witam wszystkich najserdeczniej, szanowni widzowie i słuchacze. W kolejnym odcinku Cały Powiat Wie, tym razem mamy wyjątkowego gościa, prawdopodobnie najbardziej zapracowanego człowieka w powiecie łosickim, naszego wspaniałego przyjaciela Łukasza Naumiłka, aktualnie trenera, w zasadzie chyba można powiedzieć nawet menedżera organizacji piłkarskiej ŁDK Łosice. Witamy Cię najserdeczniej, Łukaszku, z nami. Witam Cię, Kamil, i witam wszystkich słuchaczy. To pogadamy dzisiaj sobie trochę, weźmiemy Cię na widelec, bo jest sporo rzeczy do obgadania, sporo temacików. Punkcik numer jeden, tradycyjnie, kiedy zapraszam gości do swojego podcastu, no to tak pytam ich na temat przeszłości, na temat historii, jak to się zaczęło ze sportem, jak to się zaczęło z piłką nożną. W Twoim przypadku będzie podobnie, powiedz mi, jak wyglądała Twoja przygoda jako zawodnik, od czego się zaczęła, jakie były jej kolejne etapy i wszystko to, co się działo przed etapem, że tak powiem, łosickim, jakbyś mógł nam opowiedzieć. Miły kolego. No, jeżeli chodzi o początki, no to wiadomo, w szkole gdzieś tam się z tymi kolegami na WF-ie pierwszy raz zobaczyło, co to jest piłka nożna i tak dalej, ale taka ciekawostka, że ja na początku swojej w ogóle działalności w sporcie, to pamiętam jak dziś, że to jeszcze z Jackiem Flisem miałem pierwszy WF w pierwszej podstawówce, bo on nas wtedy dostał właśnie takie dzieciaki jak my. I pamiętam jak dziś, że ja pytałem, czy będziemy grać w koszykówkę. Na początku była koszykówka, gdzieś tam zobaczyłem i gdzieś tam próbowałem sobie gdzieś tam na podwórku grać. No a później właśnie się zaczęło ta piłka nożna gdzieś tutaj, jako mały chłopiec, zresztą pamiętasz na pewno, lata 2006-2005, jak my tutaj na boisku w Kornicy przychodziliśmy, przecież tu kupa ludzi było, 30 osób, 40 osób i ja z wami starszymi ode mnie gdzieś tam rywalizowałem, a miałem chyba z 9 czy 8, 9 czy 10 lat i tak to się zaczęło u mnie. No a później szlifowałem swoje umiejętności, no bo nie miałem dostępu tak do klubu jakiegoś czy coś, u nas tutaj też w Kornicy nic nie było, to po prostu miałem takie dwie bramy, jedną tutaj na podwórze, łaziły tam kury, jakieś zwierzęta, a tutaj taka brama wjazdowa i ja po prostu sam sobie kopałem z jednej bramki do drugiej, wyobrażałem sobie jak jestem na meczu, może to brzmi śmiesznie i tak dalej, ale to był najważniejszy moment i najlepszy trening jaki w życiu prowadziłem, jeśli chodzi o mnie. Następnie gdzieś tam Jacek, mój przyjaciel i WF-ista, który mnie uczył, zauważył, że no, gdzieś tam tymi umiejętnościami odbiegam od reszty rówieśników, to zapisał mnie, pamiętam, to jeszcze mój ojciec świętej pamięci mnie zawiózł na trening Orła Łosice, który prowadził trener Kas Janiuk. Pograłem tam chyba z pół roku. To były jeszcze takie czasy, że te roczniki były mieszane, nie było typowo Żak, Orlik i tak dalej, tylko ja tam grałem chyba ze 3 lata starszymi chłopakami. Zresztą niektórzy teraz mieli swoją przygodę też u nas w seniorach, typu Roman, Piegus pamiętam był. No ktoś tam na pewno jeszcze by się ktoś znalazł, już nie pamiętam do końca. Następnie Jacek też tutaj właśnie w tą karierę, to muszę tu poruszyć, bo zaingerował. Jeleni Białystok w wieku bodajże 11 czy 12 lat, nie pamiętam dokładnie. Obóz był, Jagiellonia organizowała z trenerem Popławskim w Wólce Nadbużnej, tutaj niedaleko nas, przed Siemiatyczami. No i po prostu za zgodą rodziców tak i wybrałem się na ten obóz na tydzień. Pamiętam, że to dobrze wypadłem na tym obozie. Na początku wiadomo, jak to nowy chłopak, nie znasz, przyjeżdżasz, masz jakieś tam tak zwane trampki, warriory, a chłopaki z Jagiellonii przyjechali w butach, na jeczkach, adidaskach, wszystkie ciuchy oryginalne, ja gdzieś tam ze wsi chłopak przyjechałem, no trochę biedniejszy, tak? Jest to taka skala zamożności trochę niższa,
No ale poradziłem sobie, bo pamiętam, Jacek mi nawet opowiadał, że dzwonił podczas tych pierwszych treningów tam do trenera z Jagiellonii. No i trener mówi, no taki przeciętny, coś tam, może pogra, może nie pogra, na razie przeciętnie. Ale jak przyszło do sparingów, najpierw z Białołęką, 3 brameczki, później przyszedł sparing z Siemiatyczami, znowu chyba ze 3 brameczki, to sam zadzwonił do Jacka i powiedział, bierzemy go, bo to musi u nas być. No i po negocjacjach rodziców, zgodzie, przeniosłem się do Białegostoku na 4 miesiące, bo nie potrwało to długo. Po prostu mieszkałem ze starszymi w internacie. No nie będę opowiadał historii, ale no trochę miałem ciężko, bo byłem w podstawówce, miałem starszych od siebie 5-6 lat, bo tam i licealiści, trzecie gimnazjum. No trochę było ciężko, a poza tym młody chłopak 130 km od domu. Ani to się uczyć nie chciałem, ani nic. Same jedynki w szkole. No i mama podjęła decyzję, że mnie stamtąd zabierze. No a trener Popławski studiował, trener Jagiellonii, trener Popławski studiował u nas na AWF-ie w Białej. I właśnie gdzieś tam odnalazł kontakt do trenera z Białej Podlaskiej, Macieja Biegajło, którego pozdrawiam, nie wiem, czy oglądam, nawet go ostatnio u nas w Białej w sklepie w pracy widziałem, przyszedł do nas. No, żebym przyszedł na trening tam do topu, top 54 Biała Podlaska. Pamiętam, z mamą zajechałem na ten pierwszy trening. Wyszliśmy na boisko, tam chłopaki rypią w bramę. I ile fabryka dała, ja wyszedłem sobie, wziąłem piłeczkę, zacząłem sobie żonglować i trener Biegajło mówi do mamy, dobra, to ja już nie muszę patrzeć, jak on gra, jak ja widzę, że on na rozgrzewkę wychodzi i piłkę żongluje, a nie kopie w bramkę bezsensownie. No i gdzieś w tym topie zostałem do wieku juniora młodszego, gdzieś tam próbowałem. Ja nie uczęszczałem za bardzo na treningi, później w gimnazjum już do tego topu, bo się nie dostałem do szkoły sportowej właśnie przez moje zachowanie w szkole i oceny. Pani dyrektor powiedziała, że nie chce takiego człowieka mieć w szkole. No i gdzieś to tak powędrowało, że ja na te treningi dojeżdżałem, póki PKS funkcjonował, a nie tak jak teraz już nie funkcjonuje i tych dojazdów nie było. Tak? A u mnie ani żaden z rodziców, ani mama, ani tato nie mieli prawa jazdy, żeby mnie dowozić na te treningi. No i ogólnie w topie dobrze sobie radziłem. Nie ma co mówić, bo 2 razy w Lidze Wojewódzkiej byłem królem strzelców. Raz byłem całej ligi bodajże, a 2 razy byłem królem strzelców w drużynie, a raz byłem całej ligi. No i awansowaliśmy jako pierwsi, nasz rocznik awansował jako pierwszy na, to kiedyś się nazywało Nike Cup, to takie mistrzostwo Polski, taki wyjazd w Łodzi to organizowano i 16 zespołów, czyli jeden zespół z województwa awansował właśnie na takie mistrzostwa i my gdzieś tam wtedy wygraliśmy z Widokiem Lublin, pamiętam, baraż 2-1, nawet bramkę szliłem na właśnie w końcówce na 2-1 i dzięki temu też awansowaliśmy na te mistrzostwa. No, pojechaliśmy na te mistrzostwa, no mieliśmy, pamiętam, Legię Warszawę w grupie, Zawiszę Bydgoszcz i Śląsk Wrocław. Przegraliśmy wszystkie mecze, no były tam szanse, żeby wygrać, pamiętam, no Legia to tam się przejechała po nas, ale Śląsk i Zawisza, no to mieliśmy tam na styku, że tam mogliśmy wygrać te mecze, bo były sytuacje i szkoda tego. No, a z takich właśnie z tego turnieju, to z takich lepszych momentów, to wiem, że od nas takiego obrońcę to do kadry Polski. Wtedy trener powołał, nie pamiętam jakim rocznik wtedy byliśmy, ale gdzieś tam nasz obrońca został powołany. No i jak kariera się wtopi, ja gdzieś tam próbowałem jeszcze w technikum coś tam zajść na ten trening, zobaczyć jak to, tylko no wiadomo w głowie nie poukładane do końca było. W sumie teraz też nie jest aż tak do końca, ale no szkoda tego. Nie żałuję, że ta kariera się potoczyła tak jak się potoczyła, bo wiadomo mógłbym grać spokojnie, ty to też pewnie wiesz, ja nie to, że mam wybujałe ego, ale spokojnie gdybym zaczął trenować wtedy w wieku 18 lat, to tą trzecią ligę w Podlasiu to sam bym zdmuchnął.
Nie to, że się wychwalam czy coś, ale naprawdę dobrze sobie radziłem, a po prostu rzuciłem te treningi. Później przeszedłem do Leśnej Podlaskiej na chwilę, bo tam miałem kumpli dużo z klasy w szkole, w technikum. No i gdzieś tam mi namówili, chodź do nas, pograsz, zobaczysz jak to jestem. No i wiadomo, gdzieś tam poszedłem na ten trening, też jeszcze nie miałem prawa jazdy. No i trener powiedział, no dobra, na treningi nie będziesz jeździł, no to będziesz grał w juniorach. No to pierwszy mecz w juniorach, pamiętam też, pojechałem rowerykiem sobie do Leśnej. No i tam mi mówią mi chłopaki, no gramy tu z drużyną, z którą zremisowaliśmy w pierwszej rundzie po 3. No ja mówię, no to dobra, no to pewnie dobrze grają w miarę, nie? No skoro remisujemy, no my tam w tabeli też byliśmy gdzieś tam na końcu. Wygraliśmy ten mecz 17-1. Ja strzeliłem chyba z 7 wtedy. No i ja na te mecze tylko przyjechałem na treningi, nie jeździłem, w każdym meczu po 3-4 bramki. Ostatecznie nie chciało mi się grać, bo był to dla mnie poziom za słaby. Ja chciałem grać w seniorach, ale do seniorów nie za bardzo mnie chcieli wziąć bez treningów, żebym ja przyjeżdżał. Musiałem być na dwóch treningach przynajmniej w tygodniu, żeby grać w seniorach, ale nie chciało mi się, młody byłem, wiadomo, mnie już inne rzeczy mnie interesowały, tak. Outsider taki byłem. No i gdzieś ta kariera, karta została w Leśnej, ja przestałem grać, no i powstał klub w Łosicach. Pamiętam, że nawet chyba z tobą pojechałem na pierwszy mecz Pucharu Polski. Jak dobrze się nie mylę, to z Watrą Mrozy wtedy Łosice grały. Wygrały chyba 4-2. No i ten. No i wtedy nawet Jacek Izdebski, trener, mnie się zapytał, czy ja coś gram, czy ten. No ja mówię, że mi się już nie chce grać. Tam. Ja tak przyjadę, popatrzę, podopinguję, mówię, z Łasiuka się pośmieję trochę, co on tam wyczynił na tym boisku. No i tyle. No i temat ucichł. A następnie był turniej bezimiennych, którzy organizowali turniej, jak to się mówi, charytatywny. Już nie pamiętam dla kogo, to chyba wtedy dla jakiejś dziewczynki. No i Łasiuk mnie zgłosił, Dawid, gdzieś tam do drużyny z Romanem, z Piegusem. Przyjechałem, strzeliłem parę brameczek, wygraliśmy ten turniej i Jacek właśnie Izdebski przyszedł, mówi, przychodź od kiedy masz grać. Ja mówię, że ja przyjdę grać, tylko robotę zmienię, bo ja też miałem pracę taką zmianową, że pracowałem raz od 14 do 22, raz od 6 do 14. No i niekoniecznie mi się też chciało po tej pracy, bo to była mocna fizyczna praca, niekoniecznie mi się chciało jeszcze jeździć na treningi, no ale gdzieś tam zacząłem w styczniu jeździć. Następnie zmieniłem pracę, tam już właśnie z Dawidem pracowałem i już normalnie miałem czas, żeby te dwa razy w tygodniu gdzieś tam zajechać, czy tam raz w tygodniu na te treningi do Łosic. I tak zacząłem tam uczestniczyć w tej organizacji. No jak rozmawiałem z trenerem, to właśnie opowiadał, że były tam jakieś z tobą rozmowy na turnieju. I potwierdziłeś to, więc okazuje się, że to było prawdą. A powiedz, jakie były twoje ulubione momenty w tej drużynie i najgorsze, bo w seniorach to twój najdłuższy etap, więc no różne ciekawe wydarzenia miały w nim miejsce. Jakbyś mógł się podzielić z nami swoimi przemyśleniami z tego właśnie czasu jako senior w drużynie Łosickiej? Najlepsze momenty to każdy mecz, już nie pamiętam, nie chce mi się wymieniać każdego meczu, ale te z drużynami z wyższej półki typu Pogoń Siedlce 2. Mieliśmy raz mecz nawet z Podlasiem Sokołów Podlaski w Pucharze Polskim u nas na stadionie po 0 i w karnych przegraliśmy. No ale to właśnie ja po prostu czuję, jak wychodzę z takimi zespołami, nie wiem dlaczego, ale to w głowie chyba siedzi po prostu, że wjeżdża to na ambicje trochę. Że ja mogłem być spokojnie tam, gdzie oni, a wyżej nawet, a kopię się w okręgówce. I mam takie po prostu, że jak wychodzę z takimi ludźmi z wyższej półki, to po prostu instynktownie zaczynam lepiej grać, biegać, wszystko wychodzi mi o wiele lepiej. I takie mecze wspominam fantastycznie. No właśnie ten Pogoń dwójkę, no to będę wspominał pewnie do końca życia. Ja wiem, że to Pogoń dwójka, ale mimo wszystko grali tam chłopcy, którzy w
piłce nożnej też mieli jakieś tam występy, czy byli powołani do jedynki. I mówili o nich, że gdzieś tam w przyszłości będą grać w piłkę, tak? A my wyszliśmy, chłopcy, tak? Gdzieś tutaj z bloków, z wiosek pobrani, gdzieś tam może grali w juniorach, może nie grali, może mieli jakieś od początku gdzieś tam swojej kariery, grali w tych grupach młodzieżowych, gdzie to jest bardzo ważne na tym poziomie, bo później takiego, później nauczyć takiego chłopa, który nie grał w młodzieżowych grupach, nauczyć czegokolwiek, to jest naprawdę ciężko i też nie ma co się skupiać na takich rzeczach do końca, tylko bardziej już, już mentalnie wytłumaczyć i jakieś podstawowe aspekty ćwiczyć. No, myślę, że z Mazowią, tak? Też mecz, chociaż ja trochę byłem wkurzony, że nam to tak powtórzy. Przegraliśmy 6-0. Ja wiem, że to jest drużyna, to już w ogóle duża półka i ten, ale no piękna, pięknie jest przewieźć za dwa razy Trochima, żeby się wywalił za tobą i nie wiedział, gdzie jest piłka. No, no piękne, piękne to są chwile. Gość grał w Ekstraklasie, a może chłopak go z okręgówki spróbować za dwa razy przewieźć, pokiwać się z nim i wygrać parę pojedynków. Także no myślę, że Mazowia, Pogoń, Dwa Siedlce, no i ostatnia wygrana z Gołąbkiem oczywiście też, bo jest to nasz taki rywal bardzo ten. Ja oczywiście chłopaków bardzo szanuję z Gołąbka i bardzo lubię. Ostatnio na meczu nawet podszedł do mnie Karol Kruszewski, ten starszy, chyba się nazywa Karol. Podszedł do mnie i się zapytał, jak tam Łukasz, gdzie ja go prywatnie nie znam w ogóle, a przyszedł, wszedł na boisko i się mnie pyta, jak tam Łukasz. Także chłopaki, myślę, że mnie... Ja wychodzę z założenia, bo my z nimi na takiej spinie gramy, ale ja tam się staram, zdrowy rozsądek. Oni mnie szanują za to, że chyba dobrze gram w piłkę, bo każdy mnie gdzieś tam przepytywał, jak tam. Trochę się pośmialiśmy z tego mojego karnego, co piłkę złapałem w ręce. A no, było, było. No, śmieszne sytuacje, wygraliśmy ten mecz, ja im pogratulowałem i powiedziałem, że są bardzo dobrym zespołem. I na pewno będziemy walczyć z nimi tak samo w tym sezonie. Na boisku, wiadomo, będzie ostro, ale poza boiskiem ja bardzo szanuję chciałbym właśnie, żeby to takie były relacje bliskie, bo fajni chłopacy, wiadomo, my też nie jesteśmy dobrzy w takim sensie, że oni są źli, bo gdzieś tam się wyzywamy, wyklinamy, bo to różnie jest napięcie, ale każdy gdzieś popełnia błędy, ale chłopaki dobrze grają w piłkę, ja zawsze byłem pod wrażeniem, jak oni grają. Zawsze byłem pod wrażeniem, że im gdzieś to tak wychodzi fajnie, umiejętnościami są porównywalni z nami, a im to zawsze gdzieś to fajnie wychodziło i z nami, jak grali z nami, to tak jak Karol tutaj, znaczy nie Karol, tylko brat, nie pamiętam imienia, Michał, u ciebie w wywiadzie mówił, Michał właśnie, że to on to tak na spokoju 3-0 z nami wygramy. I ja na jego miejscu to samo bym powiedział, bo zawsze jak z nami grali, to mi się właśnie wydawało, że dla nich to jest spacerek. Po prostu im to z łatwością tak wychodziły akcje, z łatwością tak bramki strzelani, że ja po prostu byłem taki wkurzony na to i na szczęście dobrze się udało, że my ten mecz teraz wygraliśmy i pokazaliśmy, że też potrafimy z nimi wygrać. Także tutaj jeśli chodzi o ten okręgówkową, ligową piłkę, to tutaj te pojedynki i wygrany mecz z Gołąbkiem właśnie cieszy najbardziej i też go będę wspominał, tak jak resztę tych spotkań, o których wspomniałem. A jeżeli chodzi o najgorsze, mecze, niemiłe, powiedzmy, momenty, czy były takie... Najgorsze mecze... Kurczę, no ciężko mi teraz tak na szybko wymyślić. Właśnie no te przegrane, tak, z Gołąbkiem, no gdzie im to, tak jak mówiłem, z łatwością przyjeżdżali do nas, czy my do nich i dla nich to taki był spacerek. A szczególnie jeszcze, gdzie my, tam były chyba ze dwa mecze, że my mogliśmy wygrać, a zbrakło minut, zbrakło sił i się skończyło tam raz, pamiętam, chyba 2-1, raz tam chyba 3-2. W Zbuczynie, pamiętam, jak graliśmy, to też
Wygrywaliśmy 2-0? Tak, to wtedy. Wygrywaliśmy już 2-0. Później karny jakiś z niczego na 2-1. I pamiętam jeszcze Roman Bliński strzelił taką ładną piłkę, ale to od nas nikt nie zblokował, to nasza wina. I strzelił. I przegraliśmy wtedy ten mecz, pamiętam. Chyba 3-2. To też zapamiętam, że to był jeden z gorszych meczów. A tak to wszystkie mają jakąś historię. Czasami się wkurzamy, bo przegrywamy mecze ze słabszymi potencjalnie rywalami. Raz wygrywamy z potencjalnie mocniejszym. Także każdy ma jakąś swoją historię. Na początku się wkurzamy, pójdziemy do autobusu, pogadamy. Kto może, to wypije piwko. Pogadamy, co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy dobrze, co nam fajnie wyszło, co źle. Także nie ma co przeżywać. Ale pomijając mecze, czy nie miałeś takiego momentu, że sobie myślałeś, kurde, po co mi ta piłka? Może to rzucę, może będzie lepiej. W ogóle po co mi te granie? Czy miałeś takie momenty? Kamil, ja tak co tydzień myślę, wiesz, o co chodzi. Ale to przychodzi i odchodzi, nie? No, wiadomo, jest nerw, emocja, nie jesteś w stanie zapanować. Znaczy, nie panujesz nad emocjami, także przychodzą ci takie, przychodzą do głowy, umysł produkuje głupie myśli i ty się z nimi zgadzasz pod wpływem emocji. A tak naprawdę, jak usiądziesz sobie na spokojnie i te emocje miną, no jak rzucić swoją pasję? No i do tej piłki głupota. Ciągnie, mimo wszystko, tak mi się też wydaje. Właśnie. Do tych emocji, do tej rywalizacji. Ja rzucam piłkę co tydzień na 3 godziny. I później już jak się ogarnę i pomyślę sobie, no tak, ja rzucę, jak mi się chce na mecz jechać, mi się chce zagrać. Także no nie, póki będę dał radę i zdrowie pozwoli, to ja będę grał, a teraz jeszcze jako trener będę się udzielał, także organizator zajęć, jak to pan Jacek nazwał, i się z nim zgadzam. Także w tej piłce zostanę na razie. Dobrze, szanowny panie organizatorze, kurs trenera to kolejny punkt naszej tutaj rozmowy i rozmawialiśmy w odcinku grudniowym na końcu grudnia o tym, opowiadałeś pokrótce, dlaczego się zdecydowałeś i tak dalej, ale jakbyś mógł jeszcze raz w skrócie powiedzieć, jak wyglądały początki, co trzeba zrobić w ogóle, żeby przystąpić do takiego kursu, bo wydaje mi się, że też wiele osób no, może być zainteresowanych pod tym kątem, jak w ogóle się za to wziąć, z czym to się wiąże, jak taki kurs wygląda od kuchni i jakie nowe doświadczenia ci mój kolego dał. Kiedyś była rozmowa, pamiętam, na meczu Olimpii Latowicz, graliśmy w Latowiczu, to chyba klasa A była, no i tak coś wspomniałem dla trenera Jacka, że ja może bym zrobił taki kurs, może ja bym coś potrenował, spróbował, no bo gdzieś w tej piłce nożnej chciałbym zostać. No on mówi, no to rób już, ja ci grupę daję młodzieżową, już będziesz trenował, tylko rób. No i ja gdzieś tam wszedłem, poczytałem trochę, jak to zrobić, więc od kuchni trzeba założyć sobie profil na Łączy Nas Piłka. Tam mamy dostęp wtedy do kursów, które się odbywają. Nie musi być w naszym województwie, bo na przykład ja, mieszkając w Kornicy, mieszkam na pograniczu trzech województw, bo 15 minut jestem w Lubelskim, 15 minut czy tam 20 jestem w Podlaskim. Także akurat się zdarzyło tak, że w Siedlcach był organizowany kurs. Ciekawostką jest, że ja na ten kurs i tak czekałem 2 lata bodajże i musiałem specjalnie jeszcze jeździć do sądu, pobierać, jeszcze raz musiałem pobierać o niekaralności taki kwitek, bo stracił ważność. Wow. No ale w końcu się udało, grupa się zebrała, 32 osoby, hurra, z kursu odbył się ten kurs. Kategoria C, UEFA C, już kategoria to może nie UEFA C, to tak się profesjonalnie nazywa. No i cóż, kurs miał chyba 4 czy 5 zjazdów raz w miesiącu. Sobota, niedziela, przyjeżdżaliśmy, robiliśmy każdą grupę od Żaka do Orlika, bo to do 12 lat. No i co? Każdy zdał z kursantów, nie ma się czego bać. Pytania są łatwe, proste, rozmowa kwalifikacyjna, bo później jest jeszcze rozmowa oprócz testu takiego
pisemnego jest jeszcze rozmowa z przedstawicielem PZPN-u oraz trening taki fizyczny, tak, praktyka. To my akurat mieliśmy na Pogoni w Sielce, tam na sztucznym boisku dostaliśmy grupę dzieciaków i robiliśmy. Ciekawostką jest, że ja przygotowałem konspekt na 15 dzieciaków z takich śmiesznych historii i nie miałem nic. Pozabierali mi wszystko. Bramki, grzybki, pachoły, wszystko mi pozabierali. Ja na 15, ten mój konspekt, to sobie mogłem, nie powiem, co zrobić z nim. I musiałem na freestylu coś wymyślić. I tylko ja wymyśliłem to na freestylu, ale się tylko modliłem, żeby trener, który nas obserwował, żeby poszedł do innej grupy patrzeć, bo myślę, no nie znam, bo zaraz powie, no co ty, panie Łukaszu. No ale jakoś to wyszło, bajki, bo miałem zrobić po prostu jedno ćwiczenie, bo podzieliliśmy konspekt na cztery części. Ja miałem chyba część główną. Zrobiłem jakąś tam gierkę, zrobiłem jakieś tam bramki z pachołków. Chłopaki tam pograli. Powiedziałem kilka słów też dla młodzieży, żeby tam trochę się postarali. Ja wiem, że wam się nie chce, może to będzie nudne, może ten, ale ja muszę to zdać, tak? I gdzieś to nie wyszło. No śmiesznie to wyszło, mówię ci, bo miałem konspekt przygotowany i naprawdę miałem fajne ćwiczenia dla tej grupy, ale no pozabierali mi wszystko, narzutki, pachołki, to dobrze piłki były. Żebym wiedział, że tak będzie, to ze swoim sprzętem z Łosic bym przyjechał, żeby to fajnie wyglądało. Ale no ogólnie zdali wszyscy i następnie spotkaliśmy się na pisemnym i tutaj pan prezes Parzonka już miał przygotowane wszystko, dyplomy, licencje, otrzymaliśmy wszystko i teraz tylko jeździć na konferencję, oglądać konferencję, bo muszę zebrać 15 punktów przez 3 lata na portalu Łączy Nas Piłka. Po prostu PZPN wymaga, żebyśmy się w jakiś sposób szkolili i żebyśmy nie stali w miejscu. Uważam, że to dobra taktyka, dobry pomysł, no tylko właśnie chodzi, żeby znaleźć czas i gdzieś jechać, bo różnie są punktowane, a 15 punktów muszę zdobyć przez 3 lata, bo jak nie, to licencji mi nie przedłużą i wtedy już nie mogę trenować, tak? Muszę czekać, aż te konferencje zrobię, bo były przypadki, że tam dzwonili do PZPN-u, że tu konferencje, gdzie są najbliższe konferencje, bo punktów nie uzbierałem, a licencja mi się kończy za miesiąc i były takie sytuacje. W klubie się zaświeci, nawet na PZPN-ie się zaświecisz na czerwono i pojedziesz na mecz, nieważna licencja, no i to pewnie się skończy walkowerem, tak? Także tutaj to trzeba tego pilnować. Na szczęście tutaj Jacek Izdebski, trener, pan trener Piotrowski, Muder. Także oni na pewno będą gdzieś tam jeździć i będziemy po prostu zbierać się grupą. Ja będę tak kombinował, żeby mieć tam wolny weekend, czy to w tygodniu coś zrobić i po prostu jechać, zebrać te 15 punktów. Też się nie oszukujmy, że to jest jakiś taki szczebel, którego nie da się zdobyć, bo te niektóre konferencje są punktowane po 5 punktów, jak gdzieś tam się pojedzie. A naprawdę czasami fajni goście, fajni ludzie, żeby coś fajnego usłyszeć. Zresztą na kursie też mieliśmy paru trenerów, co gdzieś tam tej piłce młodzieżowej, czy w piłce seniorskiej, w ekstraklasie nawet, jak trener Broniszewski, zresztą chyba trenował Pogoń się, co ile się nie mylę, w pewnym czasie. No, także jest fajnie, można się fajnych rzeczy dowiedzieć, spojrzenia na piłkę z tej innej strony. Jeżeli chodzi o takie mankamenty tego, to mi się wydaje, że nas szkolono, żeby to wszystko fajnie grało. Mhm. Był trener Chmielewski właśnie, co w Polonii Warszawa był, naszego kolegi Mateusza Wiśniuka, którego pozdrawiamy, trener. Pozdrawiamy cię, Mati. On to tak fajnie rozpisywał, on to miał to tak obcykane, te konspekty, on rozkładał to na części pierwsze. Dla mnie to było trochę, to da się tak zrobić, ale ja tego nie zrobię w Łosicach, tak? Bo jak mi przychodzi 22 osoby na trening w piątek, to ja nie jestem w stanie zrobić schematów, jakichś takich ćwiczeń, żeby każdy brał udział i żebym ja jeszcze tego pilnował. Nie jestem w stanie tego zrobić, więc no trochę się to mija z rzeczywistością.
Także trzeba kombinować mimo wszystko z tymi konspektami, z tym wymyślaniem ćwiczeń. Ja akurat nie stawiam na jakieś nie wiadomo jakie konspekty. Ja robię proste rzeczy. Robimy teraz trochę wytrzymałościówkę, interwały, strzały na bramkę, podania, małe gierki 5 na 5, coś w tym kierunku, bo po prostu z tylu chłopaków przychodzi, że trzeba coś robić takiego, żeby wszyscy mieli co robić i żebym ja mógł to kontrolować, tak? No ja gdzieś tam przy tych interwałach to sam biorę udział, żeby nad sobą swoją kondycją też popracować, a jak już jest jakieś takie ćwiczenie czy gierka, to staram się gdzieś tam podpowiadać, gdzieś tam czasami grę zatrzymam i pytam dlaczego tu, a nie tam. Też to może być uciążliwe dla chłopaków, no ale gdzieś to czasami muszę przerwać, jak wiem, że coś można zrobić lepiej. Mam nadzieję, że tam chłopacy się nie będą wkurzać i będą przychodzić tak jak przychodzą, bo naprawdę przychodzą 22 osoby, powiedziałem się, pomyliłem, bo graliśmy, bo było 13 na 11, zdjąłem jednego, grali 12 na 11, 24 osoby były wczoraj w piątek na treningu, także frekwencja jest bardzo dobra i oby taka była, jak będę chciał na mecz zabrać zawodników. Jeszcze może do tej kuchni treningowej przejdziemy w kolejnych punktach, natomiast zanim się za te treningi wziąłeś, to musiałeś dostać propozycję prowadzenia no jednego zespołu. Okazało się, że tych zespołów będziesz miał dwa w tym sezonie i powiedz, czy jest to dla ciebie ciekawe wyzwanie, czy bardziej ryzykowna misja, jak do tego podchodzisz, bo to jest no jak dla chłopaka, który no na piłce się trochę zna, ale nigdy niczego nie prowadził, żadnej drużyny, nawet z krzatów, czy nawet jakichś wioskowych wymiataczy. No powiedz mi, jak podchodzisz do tej misji, bo to jest, wbrew pozorom, tak mi się wydaje, no całkiem skomplikowane zadanie, bo ludzi jest sporo, trzeba pogodzić no wiele pomysłów na siebie, że tak to ujmę, wiele osobowości. No i tak naprawdę zostałeś z tym wszystkim sam w tym momencie, ale jakbyś mógł opowiedzieć po kolei, jak to wyglądało, czy najpierw, bo słyszałem, że najpierw miałeś prowadzić zespół w klasie B, a później okazało się w miarę im bliżej tego sezonu, że jednak obejmiesz dwa zespoły. Początek tego był taki w ogóle, że ja przyszedłem raz na trening i zaproponowałem dla trenera Jacka, że chciałbym w KS-ie zrobić sekcję dziewczyn. Z różnych roczników zebrać dziewczyny z powiatu łosickiego i zrobić po prostu dla tych dziewczyn jakieś treningi, ze względu na to, że moja siostra gdzieś tam grała trochę w Podlasiu, ale też ja ze względu na zawodowe jakieś tam prace nie byłem w stanie już później jej dowozić i chciałem tu coś zorganizować, a tych dziewczyn by się znalazło trochę. I chciałem jakieś tam treningi, żadna liga, żadne, tylko po prostu przyjść, zorganizować trening, jakąś giereczkę i żeby u nas w powiecie też było coś nowego, coś fajnego, bo tego nie ma. To jest tylko w Białej i w Skurcu jest parę dziewczyn, co trenuje z chłopakami, a takiej sekcji typowo dla dziewczyn nie ma. To i to też fajne, bo jest na pewno, znalazłoby się trochę dziewczyn, co gdzieś tam w tą piłkę sobie lubi pokopać. Nie mówimy tu o jakimś wygrywaniu Ligi Mistrzów czy czymkolwiek, tylko żeby po prostu przyjść, pokopać, zorganizować sobie fajnie czas i żeby uprawiać jakiś sport, bo to jest najważniejsze. To nie musi być koniecznie piłka nożna, ale ja ze względu, że mam ten kurs trenerski i piłką nożną się interesuję, właśnie chciałem tą piłkę nożną, żebym trenował, nie wiem, MMA czy cokolwiek innego, to może w tym kierunku też bym jakąś sekcję dla dziewczyn otworzył. No ale ogólnie nie wydało to, bo wtedy wpadł właśnie ten pomysł z klasą B. No i z tą klasą B miało być tak, że ja poprowadzę klasę B, zrobię jeden trening w tygodniu, a klasę okręgową poprowadzi pan Koniarek, tak, Koniarek, tak, Koniarek, pan Pietruczuk. Mówię Koniarek, bo tam się znamy, tak to, ale no nie wyszło, nie wyszło. No i zgodziłem się na dwie drużyny. Powiem szczerze, że na początku, znaczy zgodziłem się.
Delikatnie uniesiony byłem, jak to zrobiłem, że się zgodziłem. Nie ma co się oszukiwać, bo z wesela przyjechałem, jak mi trener. Ja nawet nie pamiętam do końca, w którym momencie. Ale się ucieszyłem, że fajnie, dwie drużyny będę miał. Później, jak przyszła ta pierwsza gierka 14 lipca, co byłeś, pan Jacek wręczył pęk papierów. No to wtedy troszeczkę się już zniechęciłem. Co tu robić, jak to wszystko pogodzić, jak te sparingi, jak tu ludzi poustawiać, z tymi strojami pilnować, otwierać boisko, zamykać boisko, robić treningi o tej kończyć, rysować ćwiczenia, konspekty. Ale trener Jacek mi pomaga aktualnie gdzieś tam załatwiać te papiery, bo jutro mamy te pierwsze mecze pucharowe i już mamy większość tych najważniejszych z głowy. Także jakoś sobie na razie radzę, zobaczymy później. Jestem w stanie na razie pogodzić swoje życie zawodowe z tą piłką nożną w Łosicach, chociaż jak nie będę się wyrabiał, to możliwość, że z jednej działalności, że tak powiem, zawodowej zrezygnuję na rzecz, żeby tutaj w Łosicach trenować i grać. Także jakoś to wszystko pogodzimy. Nie będzie takiego problemu, a w razie jakichś problemów to telefon do pana Jacka, 3 rano w nocy on odbiera i mówi mi, pomaga, co mam zrobić albo jak, bo to jest na początku trudne w tym systemie. W tym systemie te protokoły, ustalanie meczów, trzeba pilnować tych terminów, trzeba pilnować tych młodzieżowców, także tutaj ja na początku już zauważyłem swoich kilka pomyłek, ale gdzieś to już mówię, to jak ze wszystkim, zrobi się parę razy, wejdzie w nawyk i to już będzie bez problemu. Także dobrze nam się też składa, że mecze B-klasy i okręgówki tak jakby się mijają wyjazd dom. Także jestem w stanie, myślę, że przez większość sezonu obstawiam, że dam radę nawet cały, chyba że coś tam się wydarzy, być z B-klasą, jak i z okręgówką na meczach. No, także to damy radę pogodzić. Powiedz, co jest najtrudniejszego jak na razie twoim zdaniem w tej robocie? Czy to papierologia, ogarnianie ludzi, wymyślanie treningów, a może też decyzja o tym, czy samemu grać, bo też obserwując twoją pracę, widzę, że też zmagasz się wewnętrznie z tym dylematem, bo chciałbyś pewnie poświęcić się trenowaniu i tak naprawdę tym się zająć, ale wiemy, jaka jest sytuacja i jesteś zawodnikiem cały czas aktywnym, który daje dużo jakości tej drużynie, w jakiejkolwiek formie byś nie był, więc też kolejny dylemat w tej kwestii przed tobą i powiedz, jak to wygląda według ciebie. Wszystko po trochę jest ciężkie. Wymyślanie treningów, właśnie to, żeby to pogodzić, żeby to miało ręce i nogi. Czasami detale, tak zwane detale, jak to Mati Borek mówi. Wystarczy odległość w pewnym ćwiczeniu, grzybek postawisz 2 metry bliżej, a mogłeś postawić go 2 metry, postawisz grzybek. Ćwiczenie nie wychodzi, postawisz grzybek 2 metry dalej, wszystko gra. Także tutaj ustawienie tych ćwiczeń tak samo na razie trzeba kombinować. Coś się ustawi, trzeba patrzeć, czy wychodzi chłopakom, czy nie wychodzi, czy można coś zwiększyć. Ja im zresztą mówiłem, że jak coś jest źle, coś mogłoby wychodzić lepiej, to niech sami przestawią albo niech dla mnie powiedzą, że można na przykład coś zwiększyć, coś poszerzyć, żeby im też było wygodnie, tak? No są ćwiczenia, w których specjalnie jest mało miejsca i żeby to, te ćwiczenie ma właśnie takie zadanie w sobie i musi być tak rozstawione, że musi być mniej miejsca, ale niektóre ćwiczenia trzeba modyfikować, bo to, co ja sobie na kartce narysuję i to się zgadzam z trenerami z kursu, którzy mi to mówili, na kartce wszystko może ładnie wyglądać, ale przyjdzie, tak jak my to robiliśmy właśnie na kursie, na kartce rysowaliśmy, wow, pięknie to wygląda, super ćwiczenie, będziemy się uczyć tego. Wyszło na halę 10 chłopa, wszyscy seniorzy grają w piłkę i się okazuje, że ćwiczenia nie potrafią poprawnie wykonać, no bo raz, że jest za bardzo może skomplikowane, dwa, jest źle rozstawione i źle to wychodzi. Trzy, zła jest informacja od trenera,
jak dane ćwiczenie wykonywać. Także tutaj się trzeba też skupić na tym, żeby przekazać. My akurat ja mam taką metodologię, że mówię do chłopaków, tłumaczę jak dwuletniemu dziecku. Robimy powoli, raz zrobimy, drugi raz zrobimy jeszcze troszkę szybciej, trzeci raz i wychodzi. I już chłopaki chodzi jak po sznurku, piłeczka, już było tak parę razy w takich ćwiczeniach. Ja pokazuję, zatrzymujemy, następna część ćwiczenia razem z tą pierwszą pokazujemy od nowa, także gdzieś to wychodzi. Chłopaki na razie nie narzekają na ćwiczenia. Z takich trudniejszych rzeczy jeszcze, co może być? No pogodzenie wszystkich, żeby każdy grał, żeby każdy się odnajdywał na tej pozycji, żeby nie mówił, że on nie gra, zaraz się obrazi, bo mnie Naumiuk nie wystawił tam, chuja on się tam zna na piłce, a mnie nie wystawia, tam wielki trener się znalazł. No to jest właśnie dylemat, że ja muszę wszystkich pogodzić, na razie jest fajnie, zobaczymy w przyszłych meczach, czy to też będzie tak fajnie, to jak w każdej robocie, na początku jest fajnie, a zobaczymy, czy później każdemu będzie pasować, tak? No ja tych młodych chcę gdzieś tutaj trochę więcej odpowiedzialności na nich złożyć, także wow. Tych starszych okay. troszkę mniej, może będą grać, młodsi troszkę więcej, no gdzieś będziemy kombinować, próbujemy teraz na tych trzech obrońców, zobaczymy jak to będzie wychodzić, może przejdziemy znowu na tych czterech obrońców, będziemy może grać z systemem tym, co graliśmy przez cały czas, czyli z taką dziesiątką i napastnikiem, bo teraz gramy na dwóch napastników nominalnych i trochę zmieniliśmy zawodników, bo na przykład Kacper Wyrzykowski nie gra na skrzydle, tylko gra w ataku. I jest jeszcze kilka zmian, które będą jutro na meczu w Pucharze Polski, także trochę tych pozycji pozmieniałem, zobaczymy jak to będzie wychodzić. Postaram się jeszcze kilku zawodników sprawdzić na tych pozycjach, jeszcze innych, no i zobaczymy, no będziemy kombinować w tym kierunku. Także mówię, tutaj te papiery trochę są uciążliwe, ale już powoli zaczynam to ogarniać i będzie to wychodzić, także wejdzie w nawyk, będzie to jak z automatu szło. Robienie treningów, na razie prostota, na razie wytrzymałościówka, trochę interwałów, bieganie z piłką, podania, strzały jak najwięcej. Na każdym treningu wiadomo, gierka musi być. Bo to wiadomo, nie jest zespół zawodowy, także tutaj chłopaki przychodzą na treningi, to muszą zagrać sobie te 45 minut czy pół godziny nawet. Czasami to wychodzi pół godziny, czasami 40 minut. Czasami dla przyjemności. Zależy jak tam. Dokładnie, no to, bo to jest przyjemność. My tu nie gramy o Ligę Mistrzów, tylko przychodzimy się spotkać, pograć w piłkę. No, wiadomo, wygrać mecz też chcemy, ale najważniejsze, żeby pobiegać, pograć w piłkę, spotkać się, porozmawiać. I na przykład dla mnie to jest ważne, ja to teraz bardzo doceniam, że przychodzę na te treningi, trenuję, pogadam z każdym, no i też sportowo, tak, poćwiczymy sobie. Także tutaj te treningi już nie będą aż takim kłopotem, ja coś tam zawsze wymyślę, jeżeli nie wymyślę, to też mogę z poprzednich treningów jakieś ćwiczenia, bo to w głowie gdzieś zostaje, ja je pamiętam, także coś tam można rozstawić. Jeżeli chodzi o jakieś schematy, nie schematy, no z tym będzie, gdzieś tam będziemy próbować, ale gdzieś to będzie, to nie będzie, to nie będą tam pewno skomplikowane jakieś schematy, tylko proste schematy wyjścia ze strefy średniej do wysokiej, gdzieś tam tego ataku, dorzutek z bocznej strefy boiska, wykończenia tutaj z przedpola karnego, jakichś rzutów rożnych, i tyle, bo nic bardziej skomplikowanego nie będziemy wprowadzać, bo to nie jest ten poziom i ja myślę, że tutaj interwały zostaną z nami, jakieś koperty, jakieś samobójki, to z nami zostanie i gdzieś to raz w tygodniu gdzieś postawimy na to trochę więcej, żeby ta kondycja się utrzymywała. Zresztą ja widzę, że ja już po sobie widzę i po chłopakach, że trochę już mocniej damy radę biegać na tych treningach i że to fajnie wychodzi. I oby to się na mecze przełożyło, nie? No, żeby to się na mecze przełożyło, chociaż ja wolałbym, żeby się przełożyły strzały na mecze bardziej niż to bieganie, bo lepiej
mądrze stać niż głupio biegać. Ja z takiego założenia wychodzę, a strzałów mało oddajemy, także tutaj będziemy się skupiać, żeby te strzały oddawać jak najwięcej. Te treningi też będą właśnie tak skonstruowane, żebyśmy trochę więcej strzelali. No to już tak, powiedziałem, papiery ogarniemy, ludzi jakoś pogodzimy. Mam nadzieję, że każdy jest rozsądny i ja myślę, że każdy będzie grał. Ja jak będę na wyjazd zabierał, to myślę, że każdy zagra. Czy zagra 10 minut, czy zagra 15, czy zagra 30. No myślę, że każdy i chciałbym, żeby każdy zagrał. No sytuacja zależy, jak będzie wyglądać, jak naprawdę będziemy o coś grać i o coś walczyć, to może wtedy być taka sytuacja, że ktoś po prostu no, nie dostanie szansy, ale mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie i ja będę każdego gdzieś tam próbował, żeby każdy jak już jedzie, to żeby każdy zagrał, czy to zagra pół godziny, całą połowę, czy 20 minut, to żeby każdy zagrał i żeby nie było, że on przychodzi na treningi, a na mecz na umie go zabiera, on nie gra. Także nawet ja gdzieś tam nie wejdę w drugiej połowie, bo na razie jutro zacznę w drugiej połowie, pewnie zagram jakiś tam czas. Także na razie jest plan, że ja w tych drugich połowach będę może atakował. No zobaczymy jeszcze, jak to się z kadrą ułoży, bo na każdy mecz będzie różnie z tymi kadrami. Raz będzie 18, raz będzie 14, raz może będzie 11. Także będziemy, raz będzie rywal słabszy, raz rywal będzie mocniejszy, także będziemy tutaj kombinować. No plan był taki, że mam nie grać, ale po tych sparingach stwierdziłem, że mi się jeszcze chce. No i drużyna też myślę, że zyska też na tym, że ja gdzieś tam wejdę i trochę pogram. Myślę, że dam radę trochę pomóc chłopakom, żeby nie pozostawiać ich tak bez pomocy, bo no gdzieś tam sobie radzę, te 20 parę bramek się na sezon gdzieś tam strzela, podać się jeszcze umie, pobiega się jeszcze też w miarę sił, także myślę, że jestem w stanie chłopakom pomóc, czy nawet w jakiejś trudnej sytuacji wejść i pomóc. Jakie są twoje pierwsze odczucia po przejściu na tę naprawdę, tak naprawdę, no drugą stronę? Może nie tyle, że rzeki, ale tak jakby innej funkcji, powiedzmy, w drużynie, bo z kolegi zawodnika, z którym chłopacy no, dzielili szatnie, dzielili boisko i tak dalej, lepsze i gorsze chwile, no teraz jesteś kolegą, trenerem. I jest to no trochę inna rola, tak coś tutaj nawiązałeś do roboty w jednej ze swoich wypowiedzi, no i tak jak w robocie, powiedzmy razem pracujemy i tak dalej, razem się obijamy i jest fajnie, śmiesznie, ale w pewnym momencie kolega staje się kierownikiem i niektórym kolegom podoba się to mniej, niektórym podoba się to bardziej, a jak jest w drużynie ŁDK Łosice, czy odczuwasz, że tak powiem, że niektórzy chłopacy no trochę inaczej cię postrzegają, trochę inaczej do ciebie podchodzą, czy jeszcze za wcześnie w ogóle to oceniać, czy to wyjdzie wszystko w praniu, no jak się czujesz jako no już chłopak, który ma trochę inny status niż zwykły zawodnik, który no tylko i wyłącznie jeździ na mecze i no i tylko gra, więc czy twoja rola coś zmieniła ogólnie w postrzeganiu ciebie w drużynie? Nie wiem, to trzeba chłopaków zapytać, jak oni to postrzegają. Ja myślę, że nabijają się trochę ze mnie, mówią: dzień dobry panie trenerze, dzień dobry panie trenerze. No ja im mówię: organizatorem zajęć dalej będę przy tym obstawiał i kolego przede wszystkim. Ja mam przyjść, coś tam rozstawić, coś wytłumaczyć. Nie osiągnąłem w tej piłce nie wiadomo czego, żeby też pouczyć, no ale gdzieś tam w tych młodzieżowych drużynach dobrze sobie radziłem, dobrze sobie radzę teraz, także myślę, że jestem w stanie czegoś tam podpowiedzieć, czegoś tam nauczyć. Także jestem zadowolony na przykład ze starszych zawodników, bo tam rozstawiałem ćwiczenia parę razy i nie było czegoś takiego, że nie chce mi się nic coś, tylko naprawdę starsi to się angażują. Fantastycznie, ja bym pod wrażeniem, bo myślałem, że ci starsi, to gdzie my jesteśmy kolegami, rówieśnikami, się będą, nie będzie im się chciało, będą się nabijać, robić tam, że tak powiem, byle jak, a tu widzę właśnie fajnie to ten starsi odbierają i ten, no, młodzi takie czasami widzę lelum polelum, nie? Ale to się weźmiemy za nich jeszcze w następnym tygodniu i za dwa tygodnie, także trochę pomieszamy im, dobierzemy ich do starszych, także, bo to szkoda, żeby się marnowali.
są młodzi, są fajni. Ja chcę utrzymać atmosferę. Zawsze jak to? Taką niepoważną, tylko ja to nazywam poważnie śmieszną, żeby było żarciki. Ja zawsze gdzieś tam porozmawiam, coś tam się ponabijam. Ze mnie też można się nabijać, bo o to chodzi. Chodzi o to, żeby przyjść na trening. Ja tam nie wymagam i nie chcę wymagać i jakby to nazwać. Ja nie chcę być takim służbistą. Nie chcę być służbistą, że robimy to, ma być tak czy coś, tylko ja wolę być takim liderem, że przyjdę, pomogę, zapytam się, jak ty to widzisz, może to jakoś to inaczej i z każdym chcę porozmawiać, jeżeli ktoś ma jakiś problem, czy komuś coś nie pasuje, może przyjść, powiedzieć, coś spróbujemy zmienić, wymiana zdań, tak, nie będzie czegoś takiego, że ja tu sztywno będę przychodził i gdzieś tam opierdalał wszystkich, bo coś tam źle, bo wiadomo, czasami może się zdarzyć, tak, że ja gdzieś tam się zdenerwuję, emocje mnie poniosą, bo na boisku nieraz tak było, ale no, chłopaki się gdzieś tam na mnie obrażali, bo byłbym hipokrytą, jakbym powiedział, że ja tam jestem taki, że się nie obrażam albo że się nie wkurzam i nie wyklinam czasami, bo tak robię. No postaram się gdzieś tam jako trener myślę, że już inaczej na to spojrzę. Nie ja będę miał pretensje do chłopaków, tylko bardziej oni może będą mieli do mnie pretensje, że ja gdzieś tam nie wszedłem, albo kogoś nie wprowadziłem, albo trochę złą taktykę wymyśliłem na ten mecz. Także tutaj już bardziej ja mogę zbierać czasami okrzan, czy tam jakiś za jakąś przegraną się tłumaczyć. No zobaczymy jak to będzie z tym. Na razie trenujemy, mówię, młodych wprowadzamy trochę. Jutro dwóch młodzieżowców też z nami jedzie do Sadownego. No w B-klasie też jedzie dużo młodzieżowców, także ja akurat na ligę to nie będę miał żadnego problemu, bo jest wymagany jeden młodzieżowiec na boisku. Ja tutaj nie mam żadnego problemu, bo ja mam tych młodzieżowców z 10 chyba do wyboru i każdy jest jakościowo naprawdę bombą. Przygotowanie organizacji do sezonu. Tutaj powiedziałeś parę zdań, już nam nakreśliłeś na temat tego, jak wygląda twoja wizja prowadzenia, na co stawiasz i tak się właśnie zastanawiałem, kiedy obejmowałeś drużynę, czy będziesz coś planował swojego troszeczkę wdrożyć, czy bardziej to będzie kontynuacja tego, co zapoczątkował trener Jacek Izdebski, czy myślisz, że ewentualnie jakieś tam swoje pomysły, jak wprowadzisz, to potencjalnie trener Izdebski po powrocie, powiedzmy, mógłby rozważyć i kontynuować, że tak powiem, twoją myśl? No jestem ciekawy tego, co byś powiedział mi w tej kwestii, bo to jest no dosyć istotna rzecz. Jesteś takim trochę Davidem Moysem, który przychodzi po Aleksie Fergusonie i taka sytuacja też nie jest łatwa, przyznamy chyba. No, żeby się nie skończyło jak z Davidem Moysem, nie? No to może skomentuj to jakoś po swojemu i powiedz coś o tej wizji. Staram się. No moja wizja, każdy gdzieś tam jakby wszedł tak na jakieś tam stanowisko, nawet wchodzisz na stanowisko pracy po kimś, to chcesz jakieś swoje rzeczy zmienić, uważasz, że tak by było lepiej, tak by było gorzej, tak będzie inaczej. No ja gdzieś tam próbuję, czy zagrać na trzech obrońców, czy próbuję zmienić pozycję kilku zawodnikom. Nie wiem, czy to jest dobre, bo ciężko mi to określić po dwóch jakichś tam sparingach, ale na razie chłopaki nawet sami mnie pytają, czy na treningu, czy zagramy na trzech, nie? Na trzech obrońców. Także może im się to podoba. Fajnie. Jest to bardzo ryzykowne. Jest to bardzo ryzykowne ustawienie. Bardzo ryzykowne, bo ja im tłumaczyłem, że tutaj jak jest przejście obrońcy, tego półlewego nazwijmy to, Chraszcza w tym wypadku, jak się zapędzi do środka, a za niego nie wejdzie, czy Dawid, czy Baniak, czy ja nie wejdę i my stracimy piłkę w środku, no to jest kontra w drugą, dwóch obrońców zostaje. A jeszcze nie daj Boże, skrzydłowy
zostanie, nie wróci się do obrony w tym momencie przeciwnika skrzydłowy, bo u nas wahadłowy trochę będzie wyżej, wiadomo, a ich, no to już się robi 3 na 2. Także tutaj to naprawdę w tym ustawieniu to trzeba pilnować się tej wymienności pozycji, żeby tu jak wchodzę do środka, jeden wchodzi, to za niego musi ktoś do obrony zejść, bo jak my stracimy piłkę w środku pola, no to robi się kontra i z tego może paść bramka. A co mi się podoba w tym ustawieniu, no to 5 zawodników w środku pola, bo 3 pomocników i 2 napastników, w tym wypadku Wyrzykowski, a drugiego jeszcze nie będę zdradzał na jutro, kto zagra, bo może ktoś obejrzy i będzie już wiedział, nie będę na razie zdradzał. Także 5 tam można fajnie poklepać, to mi się podoba, że nie ma tego lagowania bez sensu takiego z obrony. Było parę lag na tych sparingach, ale były przemyślane. Były przemyślane te lagi, bo sponsor parę razy uderzył, znaczy to nawet nie nazwę to lagą, tylko długim podaniem, tak crossem można to nazwać, bo to było podanie dobre na wychodzącego wahadłowego, a nie takie granie non-stop jak w tamtym sezonie, gdzieś tam non-stop na tego Wyżyka, nie? Non-stop na tego Wyżyka, na ten, niech on tam się morduje z nimi, kiwa się z tymi 3, także tutaj te lagi takie, te crossy są w odpowiednich momentach, nie? Ja zauważyłem, że w dobrych momentach są te podania długie i to mi się podoba, że nie ma takich, że jest możliwość w tym środku pograć i nie każdy tą piłkę tak gra od razu na te skrzydła. No, skrzydłowi trochę mniej mają biegania. No to ustawienie jest najważniejsze, no bo to bez tego ustawienia to lipa, jak my się pogubimy, za wysoko wyjdziemy. No, tu jest problem. No, gdzieś może na treningach trochę zrobimy takich żmudnych kilka tam treningów, że gdzieś to ustawienie z piłką poćwiczymy sobie, jak my mamy się ustawiać. Ja wiem, że to jest żmudne. Kiedyś to gdzieś tam w topie w Jagiellonii też dla młodzików było robione. Jakieś takie zachowania nawet przy 4 obrońcach, ale są takie ćwiczenia. No i to jest wiadomo żmudne, bo to jest trochę taktyki. Mało tak grania, kopania, tylko bardziej myślenia, jak się mamy ustawić. Ale jest to coś niezbędnego na boisku, nie? Żeby wiedzieć, jak się zachować, taka podstawa, no tak, swego rodzaju, fundament. No jest kilka rzeczy do poprawy na treningach. Zauważyłem też u środkowych pomocników, gdzie można. Ja podpowiem, staram się, jutro to postaram się wytłumaczyć też, bo niektórzy robią taki, moim zdaniem, błąd. Ciężko mi to teraz może to wytłumaczyć, ale no gdzieś to po prostu środkowy pomocnik gdzieś tam trochę mi się nie podoba czasami, jak u nas przesuwamy tym środkiem pomocy. Zamiast szukać sobie wolnej strefy na wysokości swojej, poruszać się w poprzek boiska, to my schodzimy do obrońców po piłkę, gdzie jest tam 2 napastników albo napastnik i idziemy w ten młyn. I obrońca podając nam piłkę, no dobra, my tą piłkę przyjmiemy, ale my mamy już 2 gości na plecach. A obrońca jest w stanie podać przez tych 2 napastników na dalszą odległość, na te 10 metrów, na 15, niekoniecznie na 5. Także tutaj się coś postaramy w tym kierunku, żeby tych wolnych stref szukać w środku pola, bo to przy tym ustawieniu ten środek pola musi robić robotę. Jest ich 3, plus do tego dochodzą napastnicy, także tutaj to musi chodzić jak po sznureczku. Co do ustawienia tego, którym się posługiwaliśmy do tej pory, ja nie mówię nie dla niego. Może będzie tak, że my przejdziemy, bo dostaniemy ze 2 razy łomot, ze 3 razy i może będzie trzeba wrócić do tego, bo będzie nam to lepiej wychodzić, tak? No, zobaczymy, no. Myślę, że też dużo będzie zależało od boiska, na jakim będziemy grać i od przeciwnika, z jakim będziemy się mierzyć. Także będziemy korzystać z tego ustawienia i z tego ustawienia. Ja uważam, że i 3 obrońców ma swoje plusy i minusy. Tak jak zresztą każda taktyka ma swoje plusy i minusy. Także tutaj będziemy próbować różnych wariantów i zobaczymy, jak się chłopacy czują w tych wariantach, bo to też jest najważniejsze, żeby oni się dobrze w tym czuli.
Na razie im pasuje, nawet mówię, tak jak wspominałem, gdzieś mnie pytają, czy na tych trzech obrońców zagramy, dobrze się czują. No, jest to ustawienie, którego nie trenowaliśmy, tak jak ci mówiłem, i gdzieś to na treningach można poszlifować jakiś właśnie schemat, żeby zaangażować różne te strefy boiska, tak? Bo żeby to inaczej trochę funkcjonowało. Na razie jest to takie sprawdzanie własnych umiejętności w tych ustawieniu, bez żadnych z mojej strony dodatkowych zadań. O, tak bym to nazwał. Ogólnie to ustawienie 3-5-2 to jest taki mega fajny temat i to jest ogólnie na oddzielny odcinek zupełnie podcastu, jakby kiedyś była możliwość, ale powiem ci szczerze, no czy to się uda, czy nie, to moim zdaniem bardzo duża wartość dodana dla tej drużyny, ponieważ no dodaje dużo więcej możliwości i tak naprawdę nawet wydaje mi się, że w okręgówce siedleckiej nie ma zbyt wielu drużyn, o ile nie wiem czy jakakolwiek jest, która no powiedzmy potrafiłaby w dwóch ustawieniach może nie grać na tym samym poziomie, ale w miarę się komfortowo czuć i myślę, że to może być duża przewaga w tej kwestii. Kilku zawodników też ma szansę no, na nowych pozycjach się sprawdzić, ale no, jest to przede wszystkim swego rodzaju odświeżenie, no nie, bo na przykładzie kilku osób widziałem, że to już no, nie żarło w pewnym momencie. To było takie same granie, tak samo to wyglądało, a te pierwsze mecze choćby z tym Drelowem, czy też z Sielczykiem, no w tym nowym ustawieniu widać było, że aż odżyli niektórzy chłopacy. Jak był sparring z Mielnikiem ostatni, to któryś chłopak, chyba Kuba Głuchowski, tak zapytał, czy to ustawienie trzema obrońcami to będzie dobry sposób na skórzec, ale ja myślę o tym nie pod kątem skórca, tylko no bardziej pod kątem nawet całej rundy albo i całego sezonu, no nie, bo tak naprawdę no nie ma szansy dołosić, ściągnąć jakichś zawodników powiedzmy bardziej jakościowych z doświadczeniem nawet na szczeblu wojewódzkim, więc jeżeli nie ugrać coś poprzez nowe ustawienie, to tak naprawdę nie wiem poprzez co można było ugrać coś nowego i bardzo się cieszę, że spróbowałeś tego ustawienia. W którymś z podcastów tak się wypowiedziałem, że to poniekąd moje spełnienie marzeń, bo jak trener Izdebski gdzieś tam prowadził nawet dwa sezony temu, czy gdzieś jeszcze w poprzednim sezonie, to tak sobie myślałem, gdzieś wizualizowałem w głowie, jakby to mogło wyglądać, gdyby Łosice grały tą trójką. I też trener w wywiadzie u mnie powiedział taką fajną, ciekawą rzecz, że nie potrafimy za bardzo grać z drużynami, które grają trójką obrońców, a kto wie, czy po prostu być może nauczenie się tego systemu nie będzie receptą na to, by też grać ewentualnie lepiej z przeciwnikami grającymi tym systemem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale tak bym to widział pokrótce. Ja myślę, że tak, no zgadzam się po części. Może ja też w tym systemie jest właśnie, mi się, i mówię to chłopakom, tu trzeba grać piłką. Podoba mi się, jak, tak jak mówiliś o zmianach pozycji. Czarek Chraszcz. Nie wiem, czy on będzie chciał grać. Na razie jest zadowolony z tego, z tej lewej, tam półśrodkowy. On jest, tak, nikt by go nie postawił na bronie. Niski, chudy, ale inteligencja boiskowa jest tutaj, popiera to, żeby on grał na tej pozycji. Bo on kieruje i kierował tym wahadłem i kierował tu obrońcami. Także on, zobaczymy, no, czy jak on będzie sobie radził tutaj. Wydaje mi się, że bardzo dobrze będzie sobie radził i zobaczymy, czy będzie chciał tutaj na tej pozycji dłuższy czas grać. No, zawsze jeszcze inaczej może powiem. Zawsze ja mam ten plus, że ja mam bardzo uniwersalnych zawodników, bo ja jestem z systemu 3-5-2, przepraszam, przejść w czasie meczu w 10, w 15, w 20 minucie spokojny na 4-4-1-2. Mhm. 4-4-1-1, spokojnie. Tu nie ma żadnego problemu, bo chłopacy są bardzo uniwersalni i większość z nich grała na większości pozycji w tej lidze i dobrze sobie radziła. Także jakieś tam założenia na poszczególnych pozycjach znają.
Podoba mi się w tym też założeniu tych trzy, że te wolne strefy są często, tak jak do nas wychodzą i presują, i jak my wyjdziemy spod pressingu, to w środku mamy kupę miejsca. Tylko jeszcze chłopaków trzeba nauczyć, młodych, żeby zabierali się z piłką. Tego właśnie, żeby oni robili to, co ja robię. Bo ja to mówiłem dla trenera Jacka, że czy na przykład taki Kamil Kasjaniu, czy na przykład Mateusz Chmielnicki, bardzo dobrzy młodzi chłopacy, tylko im brakuje tej jednej rzeczy, że on przyjmuje piłkę plecami do bramki przeciwnika i on zamiast przyjąć to kierunkowo albo szybko się obrócić i nadawać tempo akcji, to on przyjmuje i oddaje do boku albo do tyłu. A ja chcę, żeby on się obrócił i napędzał tempo. Mhm. Oni mają być od tego, żeby się zabrać z piłką i na połowie rywala próbować coś stworzyć. Jest ich teraz naprawdę w tym środku dużo, także będę ich tego uczył na treningach za każdym razem, gdzieś tam jak któryś z nich ma piłkę, czy tam jeszcze Domański, czy Chibowski, czy zresztą jak widzę, że mają wolną strefę, to nie do tyłu, tylko obracamy się i jedziemy w drugą stronę. Jeżeli do tyłu grajmy, jak nie mamy opcji. Do tyłu grajmy, jak nie mamy opcji, czyli na przykład z narożnika, gdzieś tam prawy obrońca ma piłkę, nie ma do kogo podać w środku, środkowy niech łapie głębie, odegrać do tyłu i zaczynać. To, co powiedziałeś, że my mamy kłopot z drużynami, którzy grają takim systemem. Moim zdaniem my mamy problem, dlatego, że my podchodzimy do meczu, jakby on trwał 15 albo 20 minut. Mhm. Mi się wydaje, że to jest problem, bo my chcemy od razu gola strzelić. My często jest tak, dawajcie, bo musimy gola strzelić, dawajcie, bo musimy gola strzelić. Ja patrzę 25 minuta, no spokojnie, mecz trwa 90 minut. Najpierw trzeba piłkę odebrać, później trzeba podnieść głowę, później trzeba podjąć decyzję, a następnie ją trzeba wykonać. A my od razu chcemy strzelić bramkę, my widzimy od razu cel, naszym celem jest od razu strzelenie bramki, a nie widzimy tych poszczególnych najważniejszych czynników, które bo cel sam w sobie musi być poparty czynnikami, które trzeba wykonać. Także tutaj ja chłopakom cały czas mówię, że mecz trwa 90 minut i tu trzeba piłkę szanować, a nie od razu gonimy i dawajcie im, nawalimy bramek, aż na fugę nie zabiorą. Bez sensu czasami, bo tracimy siły, a nic z tego nie wynika. Także tutaj trzeba tak cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Czy mógłbym cię, kolego, poprosić, abyś pstryknął światło u siebie, bo teraz jesteś mocno zaciemniony i wyglądasz jak... Jak w Robinie! Wyglądasz jak zamachowiec, który... gdzieś będzie nagrywał filmik z groźbami. Wyżyk, cały ten herb. Zsynchronizowaliśmy się dzisiaj. Tak. Drużyna CD4 Live. Musi być też śmiesznie. Musi być też śmiesznie. Ja lubię sobie jaja porobić, także ze mnie też można robić, nie ma problemu. Przejdźmy, mój szanowny kolego, do mięsa tego odcinka, czyli pierwszej drużyny, jaka jest twoja ocena tego potencjału, bo doskonale wiemy, tak jak wspomniałeś, że to drużyna, która operuje wieloma ciekawymi zawodnikami. Moim zdaniem jest to też szeroka i wyrównana kadra, ta, którą masz w pierwszej drużynie. Całkiem niezła, wydaje mi się, jak na mimo wszystko, mimo tych spadków z piątej ligi, całkiem niezła piłkarsko. Jakie cele, jaki plan minimum na ligę, na puchar? Jaka prognoza na jesień i na sezon? I też mam pytanie od czytelnika, jak wygląda, od widza, jak wygląda sytuacja z bramkarzami? Jakbyś mógł tak jeszcze ten wątek też poruszyć, bo tutaj mnie pytają widzowie. Z bramkarzami jak zawsze świetnie z bramkarzami. Oczywiście się nabijam, różnie to z tymi bramkarzami będzie. Bramkarzy mamy dobrych, ale... Nie każdy zawsze może, tak? Goofy teraz wesele ma, czyli będzie odpuszczał. Filip Podlipniak pracuje. Mateusz Sagie, gdzieś tam będzie, on gdzieś tam będzie uczęszczał, jak będzie mógł, on do szkoły jeszcze chyba chodzi, czy ten, to gdzieś on będzie bronił. No i Daniel Skwierczyński, będzie tutaj
Tak jakby powiem podstawowym, bo ja go wziąłem na puchar, teraz wziąłem go do pierwszej drużyny ze względu na to, że po prostu ja wiem, że on będzie, nie? Bo Goofy gdzieś tam może za nie, nie będzie mógł, bo będzie miał służbę, nie będzie mógł się z nikim zamienić lub nie będzie już grał, bo wesele zaraz ma, tak, i nie chce sobie tam krzywdy zrobić. Także Daniel jest gościem, który ja wiem, że będzie i dobrze sobie radzi teraz, nie można powiedzieć, bo progres poczynił, także ja jest... On gdzieś tam będzie tutaj. No jeżeli będzie taka możliwość, że Podlip może zagrać, albo na przykład będzie, no będziemy tu kombinować. No, jest opcja, żeby z tej B-klasy do okręgówki wziąć bramkarza, także czy wymienić tych bramkarzy. Tutaj nie ma jakichś limitów, bo i 90 może zagrać w okręgówce bramkarz, i 90 później może zagrać w B-klasie, także tutaj jakoś sobie poradzimy. Jeśli chodzi o zawodników, albo może zaczniemy od celów. Ja jakiegoś tam celu nie mam swojego tutaj wymierzonego, żeby gdzieś tam coś osiągnąć czy coś. Ja bym chciał, żeby za rok, moim celem jest, żeby za rok przyszedł trener Izdebski i miał tych samych zawodników, co ma, żeby nikt nie zrezygnował, może z trochę większymi umiejętnościami. Gdzieś tam będziemy to szlifować. I to jest mój cel, żeby to się nie rozpadło, żeby była fajna atmosfera, żeby ludzie przychodzili na treningi, żeby było osoby, żeby były na wyjazdy. Także to jest mój taki cel, żebym ja to ogarnął, żebym miał na to, poświęcił się temu i żeby to grało tak jak gra. Bo jeżeli chodzi tam o zdobywanie jakiegoś miejsca czy coś, no ja strzelam, że myślę, że w środku tabeli jesteśmy spokojnie w stanie być. Wiadomo, ambicje są dużo, dużo większe, ale tak na spokojnie mówiąc, to myślę, że jesteśmy w stanie ten środek tabeli mieć tam bez żadnego kłopotu. Co do zawodników, no jest tych kilku młodych, będziemy ich próbować. Jutro też swoją szansę dostaną kolejni młodzi zawodnicy. Nawet tutaj zdziwienie było, bo już powołania są rozesłane, ale zdziwienie było, że jeden chłopak gdzieś tam się pojawi, no zagra pewnie w drugiej połowie, ale się pojawi. Także ja na tą młodzież będę stawiał. Oczywiście tych starszych, doświadczonych nie będę pomijał, bo jest to duża wartość, ale na tych młodszych też trzeba dać jakąś odpowiedzialność już powoli, bo grają już drugi czy trzeci sezon, także i mają umiejętności, predyspozycje i mogą w przyszłości to pociągnąć, czy nawet za rok, za dwa mogą stać się liderami już tej drużyny pierwszej czy drugiej, także tutaj młodzież będzie przeze mnie będzie ode mnie dostawała więcej szans i będę się nimi bardzo dużo gdzieś tam posługiwał na różnych pozycjach, zmieniał ich pozycje, żeby też się uczyli grać na, jeżeli taka będzie możliwość w meczu, żeby się uczyli na różnych pozycjach grać. No będą na razie, bo to też zależy od tego, ile ja będę miał osób, bo to różnie z tym bywa na mecz, także mówię, tu dobrze, że są uniwersalni, czy taki Kamil Kasjaniuk, to on mi zagra w środku, on mi zagra w ataku, on mi zagra na skrzydłach, Baniak tak samo mi zagra na prawej obronie, na lewej obronie, zagra mi w środku, także ja mam tutaj uniwersalnych zawodników, Wyżyka mogę postawić w ataku, mogę postawić na skrzydłach, Chraszcza to już w ogóle mogę wszędzie postawić, także to jest skład uniwersalny i będziemy tak próbować z tymi młodymi ich coraz bardziej wprowadzać, żeby grali coraz więcej, zbierali doświadczenie, wchodzili, jeżeli będzie możliwość, ja mówię tak, żeby każdy w tym meczu zagrał, czy będziemy przegrywać, czy będziemy przegrywać, czy wygrywać, żeby gdzieś tam każdy wszedł i zagrał i będą grać starsi i młodsi. No i będzie fajnie, będzie miła atmosfera. Starsi mogą czegoś poduczyć, coś wytłumaczyć, młodsi, aby chcieli posłuchać, bo to też jest ważne, żeby nie mieli czegoś takiego, że ja lepiej wiem niż tam kolega z drużyny starszy, bo to akurat zła droga. Myślę, że każdego jest warto posłuchać, można się z nim nie zgadzać, ale,
ale można posłuchać i można coś z tego zawsze wynieść. No także, także tyle. Czyli wnioskując z tego, co mówisz, drużyna LDK Łosice to będzie taka wielka rodzina, w której będzie zgoda, każdy każdego będzie słuchał, jakoś tam młodzi będą Ja bym chciał tak. Ja bym tak chciał. Dopuszczani do głosu. Ja bym tak chciał, no zobaczymy, no zobaczymy jak to wyjdzie. No wiadomo, że jak ktoś, wiadomo, że to jest do pewnego momentu, no w pewnym momencie ta wolność się kończy, no bo nie może być tak, bo ja tu podejmuję pewne decyzje i ja mówię, chcę być liderem i jakoś tą wolność dać, tak, że każdy może się wypowiadać, każdy może podpowiedzieć, każdy może coś kombinować, ale w pewnym momencie ta linia się kończy, tak, że gdzieś tam nie będzie już możliwości takiej, nie, bo to jest, ja to widzę tak, jak to, żeby to była jedna wielka rodzina i żeby fajna była atmosfera i tak dalej, żebyśmy ten rok, ten sezon przetrwali z fajnymi meczami, z fajnymi wyjazdami, postrzelali trochę tych bramek, żeby każdy strzelał, żeby ta obrona jak najmniej traciła tych bramek. No tak to widzę, no wiadomo, że to jak z jakiejś bajki, ale no powiem ci, Łukasz, spróbujmy do tego. Jeszcze przychodzi mi do głowy takie przemyślenie, że to chyba pierwszy od 3 albo 4 sezonów taki sezon się zapowiada, no który będzie taki bez większej spiny, że tak to ujmę, bo pamiętam ostatni sezon A-klasy, no to wiadomo, ułożył się na początku dobrze i było ciśnięcie po ten awans. Później, jak już się awansowało, pierwszy sezon w okręgówce, to też było ciśnięcie, żeby jak najlepiej się pokazać, a już tym bardziej wtedy, kiedy nie można było na swoim boisku grać, to w ogóle. No, drużyna chciała za wszelką cenę pokazać, że należy nam się ten powrót, gramy, doimy wszystkich, dajcie nam boisko. A miniony sezon, może też pamiętamy go z końcówki, także już tak te piąte miejsce i aby to dowieść. Ale nie wiem, czy pamiętasz, że w tamtym roku o tej porze to też Łosice były wbrew pozorom typowane jako jeden z faworytów do tego, by zagrać o wejście do piątej ligi. I dzisiaj już to jest takie dosyć odległe, ale tak to wówczas wyglądało i też nastawienie było przed początkiem minionego sezonu spore na ligę, na puchar nieco mniejsze, ale paradoksalnie w pucharze się dużo więcej udało ugrać mimo wszystko. Także no, te ostatnie 3 sezony to były takie, że było no ciśnięcie po coś, więc no, to jest pierwszy taki sezon, który może być, tak jak mówisz, rodzinny, bez większej spiny i czy to będzie dobre ogólnie dla drużyny, która, przed którą no może nie ma jakiegoś tam większego celu, ale też nie ma z drugiej strony większej presji, prawda? To też może być no takim pozytywnym aspektem tego wszystkiego. No ja myślę, że tutaj tak te drużyny spadły trochę z tej piątej ligi do nas. Dobre drużyny pospadały. Liga jest mocna. Także myślę, że każdy gdzieś tam ma z tyłu głowy, że tutaj nie ma jakichś sobie celów stawiać, żeby tu awans. No fajnie by było. Zobaczymy, może akurat nam będzie tak szło, będziemy tak grać w piłkę, że gdzieś tam będziemy walczyć o ten awans. No ale myślę, że każdy zdroworozsądkowo myślący nie ma takich od razu planów, tylko mówię, sobie pograć, do każdego meczu podchodzić indywidualnie, nie myśleć o tym, że my musimy zająć miejsce takie i takie albo takie. My nic nie musimy. My musimy wyjść na każdy mecz i starać się jak najlepiej w tym meczu zagrać, a które my miejsce zajmiemy, czy to będzie miejsce 8, czy to będzie miejsce 12, czy 5, dla mnie to nie ma znaczenia, bo to no nie ma to znaczenia, jakie to ma znaczenie, ani to awans, ani to spadek, po prostu gdzieś tam środek tabeli i tyle. No. Utrzymajmy to, to co jest. Myślę, że ten środek tabeli damy radę spokojnie dowieść, wygrać, że tak mam, bo to nie dowieść, bo jeszcze się nie zaczęło, wygrać ten środek tabeli. No i myślę, że to tak będzie, no rodzinnie właśnie może być, no. I żeby tak było, no będzie super. Ja się niesamowicie z tego będzie cieszył, że cały czas będzie atmosfera. Jak przegramy, to wypijemy sobie po piwku, pogadamy. Jak wygramy, to samo zrobimy. Także podchodźmy do każdego meczu indywidualnie. Nie myślmy o celu długofalowym,
tylko tak samo jak zawodnik przyjmuje piłkę, to najpierw musi podnieść głowę, zobaczyć, gdzie jest kolega, podjąć decyzję i ją wykonać. I tak samo my powinniśmy podchodzić do każdego meczu indywidualnie, a nie myśleć o nie wiadomo czym. Czy to jak będziemy grać w Pucharze Polski, to żebyśmy już nie myśleli, że my już zaraz będziemy w finale grać albo gdzieś tam w jakimś ćwierćfinale, tylko najpierw trzeba Sadownym wygrać i na każdym meczu się skupić, bo w tamtym roku no, piękna historia z tym Pucharem Polski, no ale szczęście też nam dopisało. Także fajnie, jak coś gdzieś tam się da dojść w tym Pucharze Polski i zagrać z kimś mocniejszym, no to też będzie fajnie. A czy my dojdziemy do finału, czy dojdziemy do ćwierćfinału, to nie ma żadnego dla mnie znaczenia. Ja uważam, że w tym Pucharze Polski celem jest ograć, tak, wygrać z tym Sadownym i trafić później na, no może niekoniecznie od razu na konkretnego rywala, ale później na kogoś mocniejszego, żeby zagrać sobie z kimś mocniejszym. No ja bym chciał na przykład zagrać sobie z kimś z piątej ligi typu Podlasie Sokołów Podlaski na przykład. Nie, to dla mnie to już jest finał niby, że to, jeżeli to będzie ćwierćfinał, że tak powiem prawnie, to dla mnie to będzie finał, nie? Bo po to, ja właśnie po to też zawsze podchodziłem do tego Pucharu Polski z innym nastawieniem, bo kierowało właśnie no, to, że można zagrać sobie z kimś lepszym i to jest fajne właśnie w tym Pucharze Polski, że można sobie z takim kimś, z kimś zagrać. Pomówmy teraz jeszcze ze dwa zdania na temat drugiej drużyny, bo to jest też ciekawa historia. Historia, którą zapoczątkował trener Izdebski 3 sezony temu. Historia, która całkiem ciekawie nam tutaj się rozwija i wszystko wskazuje na to, że ta druga drużyna po minionym sezonie no naprawdę może pokusić się o to, by powalczyć o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Czy takie przed sobą jakieś zadanie stawiasz przed sobą i przed chłopakami, by poszaleć w tej klasie B, która no doskonale wiemy, że została podzielona na dwie grupy i jest mniejsza liczba drużyn, a wciąż są dwa miejsca premiowane awansem, czyli teoretycznie no powinno być jeszcze łatwiej niż w minionym roku, kiedy to udało w minionym sezonie, kiedy to udało się zakończyć rozgrywki na miejscu czwartym. No ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o B klasę, no to tutaj można powalczyć o ten awans. Tak jak ty mówisz, no są teraz dwie grupy. Sprawa jest prostsza, ale też nie chciałbym, żeby się właśnie takie parcie było na ten awans, bo ta B-klasa, ta druga drużyna ma służyć temu, przynajmniej mi się wydaje, że po to Jacek ją też stworzył, żeby raz, żeby było kogo dobrać do jedynki w razie co i żeby ci młodzi się ogrywali z tymi lepszymi, starszymi od siebie i później, żeby do tej jedynki wchodzili już tak z pewną percepcją, nie? Żeby oni wiedzieli, z czym to się je. I to był pomysł trenera, to Mistrzostwo Świata, zresztą teraz kilka drużyn robi to samo. Posunięcie perfekcyjne, no. Nieraz nas to ratowało jedynkę, bo nie było komu gdzieś tam jechać na mecz, albo brakowało, to dobieraliśmy z B-klasy. No jeżeli chodzi o ten cel, mówisz o awansie, no fajnie, fajnie by było, ale mówię, żeby nie było takiego oparcia, że my mamy to awansować, dużo zależy od tego, kto będzie mógł, wiadomo, młodzi gdzieś tam studia, nie studia teraz, także tutaj no ja będę chciał też ratować tą drugą drużynę, gdzieś tam z tej jedynki będę dobierał i będę tak gdzieś kombinował, bo że jak ktoś tam nie będzie miał tych 450 minut i będzie taka sytuacja, że może w B-klasie zagrać, pomóc, no to czy ja sam nawet jak będę miał możliwość, to gdzieś tam w tej B-klasie najwyżej też pomogę. Także tutaj będę kombinował, żeby ta B-klasa trochę też powalczyła. Super. Najbliższy mecz już jutro, mój drogi Wicher Sadowne, ŁDK Łosice. Jakie jest twoje przewidywanie na ten mecz i jakim się rezultatem to spotkanie zakończy? No chciałbym, żebyśmy wygrali. No myślę, że z Sadownym no nie ma co lekceważyć rywala, no ale wydaje mi się, że powinniśmy to spokojnie sobie bez nerwów, bez żadnych
takich jakiś spin, wygrać ten mecz i awansować do kolejnej rundy. Stawiam 4-0 dla nas. Okej, okay. I bez większej historii meldujemy się w kolejnej fazie. Nieopodal tak, tak. Błękitni Stoczek rozegrają spotkanie z ŁDK 2 i jak sądzisz, jak tam to się wszystko potoczy? Myślę, że Niby prowadzisz dwie drużyny, ale tak naprawdę technicznie nie masz możliwości być na drugim meczu. Jakbyś mógł zdradzić tutaj sympatykom, jak to będzie rozwiązane i co zrobicie? Co drużyna ŁDK Łosice zrobi, aby te dwa mecze rozegrać z kimś na ławce rezerwowych? No właśnie, mam na myśli trenera oczywiście. No przykro mi z tego powodu, że nie mogę jechać. No chciałem się zamienić, tam dzwoniłem do Stoczka, czy by nie zagrali wcześniej, nie zagrają. Także no tutaj coś musieliśmy z trenerem Jackiem kombinować. Pojedzie z B-klasą w zastępstwie za mnie trener Piotrowski, ale i pojedzie, kapitanem drużyny będzie Sebastian Bartoszuk i ode mnie ma przyzwolenie, że będzie wraz właśnie z trenerem tutaj, bardziej głównie Sebastian będzie podejmował decyzje co do zmian, co do ustawienia, taktyki. Ja oczywiście im podam pierwszy skład, jak mają wyjść i jakim ustawieniem, a już jakim będzie szło, to już to Sebastian będzie tutaj tym kierował i ewentualnie zmiany robił. Ja tylko powiem tyle, że dostał jedyne zadanie, które ode mnie, to ma zrobić zmiany i żeby każdy w tym meczu zagrał. Także to ode mnie tyle, ja się więcej tam nie zaangażuję. Nie będzie mnie na tym meczu, bo jadę z jedynką. Decyzję będzie podejmował on, jeżeli chodzi o ustawienie i ten. Także nikt niech nie ma pretensji, bo tak wyszło, że ja nie mogę jechać, nie mogę być w dwóch miejscach jednocześnie. A ktoś musi tam decyzję podejmować, tak? Trener Piotrowski pojedzie, podpisze się jako trener tej drużyny. Nie zna nasz, no może będzie miał jakieś tak swoje przemyślenia, czy zobaczy coś, co można zmienić. No to oczywiście, owszem, też ma prawo do tego, żeby coś zainstruować, bo jest trenerem i też w piłkę grał i prowadzi młodzieżowe grupy, także z Sebastianem gdzieś tam razem jakieś decyzje będą podejmować na tym pucharze. Myślę, że będzie to mecz na styku. Brakuje kilku zawodników, ale myślę, że chłopaki, każdy gdzieś tam będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony, żeby w tych kolejnych meczach grać lub być nawet powołany, bo nie wykluczam tego, do jedynki. Także myślę, że wygramy to 2-1. Okej, okay. Tak trochę tutaj powiedziałeś o tych zawodnikach. Powiedz jeszcze może, kończąc ten temat pucharu, jaka jest sytuacja kadrowa przed jutrzejszymi spotkaniami? Czy jest ona zadowalająca, czy nieco ubolewasz na niektórych pozycjach, że można było troszeczkę, powiedzmy, lepsze składy ogarnąć na te puchary? Tak, tak, może w skrócie, może nie zdradzając jeszcze do końca personaliów, ale tak z grubsza. Znaczy, jedzie na Sadowne, jedzie zawodników 15, jak się nie mylę. Poczekaj, sprawdzę, bo mam kartkę przed sobą, żeby się nie pomylić. Wiesz co, tak, chyba 15 i ci powiem, że... A, mówisz o Sadownym. 16, okay. Przepraszam. Mhm. O Sadownym mówię, że jedzie 16, a na B-klasę jedzie... druga drużyna na Stoczek jedzie 15, tak. No mogłaby być lepsza kadra. 12 zawodników mi w tygodniu powiedziało, że nie może grać i to takich, gdzie ja bym ich gdzieś tam w pierwszym składzie wystawiał, także 11, przepraszam, bo sponsor jednak zdecydował, jakoś tam zamienił służbę, zamienił się z kimś i pojedzie jutro do Sadownego. No ale brakuje kilku. No ale myślę, że chłopaki sobie poradzą. Jest skład, gdzieś tam każdy z nich gdzieś tam grał w tym pierwszym składzie często i gęsto, bo różnie było z tym, także myślę, że sobie jakoś tam będą radzić. Ja ci powiem szczerze, że cieszę się, że do Stoczka jedzie chyba 15 chłopaków, bo pamiętam, że w tamtym roku w pierwszej rundzie w
w Wiśniewie, no to był problem, że nie było po prostu ludzi w tej drugiej drużynie. Tylko jedna osoba była na zmianę i tak naprawdę to był główny czynnik, dlaczego ta drużyna przegrała wówczas z Amazonką i doszłoby do historii, w której dwie łosickie drużyny by wtedy przeszły pierwszą rundę, bo rezerwy wygrywały 2-0 po pierwszej no tak. połowie, a później już z braku sił, z braku ludzi, z braku wsparcia, no zostały te 3 bramki stracone, natomiast tutaj już widać, że będzie lepiej, skoro jest więcej tych ludzi. Myślę, że jakościowo też dadzą radę i będą 2 wygrane mecze dla łosickich drużyn. Na to oczywiście jak najbardziej liczymy. Kończymy dzisiejszy odcinek typowaniem, sympatyczny kolego. Nie chcę cię męczyć Pucharem Polski, bo tam jest troszeczkę, no sporo jest nieciekawych meczów. Wczoraj sobie tak to przeglądałem, więc może ten temat odpuścimy. Natomiast jestem ciekaw tego, jak typujesz pierwszą kolejkę okręgówki, bo za tydzień się nie usłyszymy, a już za tydzień mamy grania i to całkiem ciekawe zestawienia zespołów, całkiem ciekawe mecze. Czy jesteś gotowy, by wypowiedzieć się pokrótce na temat tych drużyn przy okazji typując ich starcia? No, oczywiście, że tak. No to jedziemy. Feniks, Siennica, Hutnik, Huta Czechy. To jest ciekawy mecz. Właśnie Hutnik jest też tą drużyną, z którą nie lubię grać. Też im wszystko z nami wychodzi. Myślę, że będzie 3-1 dla Hutnika. Pogoń, Trzy Siedlce, Watra, Mrozy. 2-0 dla Watry. Okej. Okay. Zryw Sobolew, Wektra, Zbuczyn. 5-0 dla Wektry. Orzeł, Unin, Mazowia 2, Mińsk, Mazowiecki. 2-2. Grodzisk, Krzymosze, Podlasie 2, Sokołów, Podlaski. 1-2. ULKS, Gołąbek, MKS, Małkinia. 3-0 dla Gołąbka. No i niezwykle ciekawy mecz Naprzód, Skórzec, LDK Łosice. Co tutaj się wydarzy? Sympatyczny panie Łukaszu. Piękna historia się wydarzy. 3-0 dla Łosic. Okej. Okay. Sembrze, Lechów, Płomień, Dębę Wielkie. O, to właśnie może też ciekawy mecz. Myślę, że takie po jeden. Dobrze, no to dziękuję ci bardzo za te typy. Dziękuję ci przy okazji za ten odcinek. Jeżeli chcesz jeszcze 2 zdania dla fanów, sympatyków, nie tylko twoich osobiście, ale i łosickiej piłki na sam koniec odcinka, z przesłaniem na ten sezon, to jest to ta chwila. No i mikrofon jest twój. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu Cały Powiat Wie. Słuchajcie Kamila, oglądajcie. Mój przyjaciel, dziękuję ci za wywiad. Fajnie się z tobą gadało. Z tego co patrzę, tutaj godzina 45, miała być godzinka. Ja się trochę rozgadałem, ale tak mam. Może się powtarzałem, może coś tam walnąłem. Jeżeli kogoś obraziłem, to przepraszam. Jeżeli było słychać gwarę wiejską, to też przepraszam. Ja nie mam z tym problemu. Jestem sobą. No i co? Widzimy się jutro na Pucharze Polski. Trzymajcie za nas kciuki. I za Kacpra, żeby trzeźwy przyszedł. I będzie dobrze. Dobrze, także cię, przyjacielu serdeczny z niezapomnianej drużyny Czarne Domki, Kornica. I pamiętajcie. Pozdrawiam. Pamiętajcie. Jeszcze tak. Tajfuniarze z Łosic, o tu. O to. Tak, świat. Dziękuję. Świat się zmienia, ludzie się rodzą i umierają, ale Czarne Domki nigdy nie zginą. I tym oto miłym akcentem kończymy ten odcinek i do usłyszenia, moi drodzy, do zobaczenia na regionalnych boiskach. Pozdro 600, elo. Cześć.